bo chcecie. Tu Dominik i Natalia. Prosto z Seulu. Dziś zwiedzamy Muzeum Wojny w Seulu i muszę wam powiedzieć, że o tyle, ile no nie do końca jeszcze rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi między Koreą Północną, Południową, jaki wpływ na to wszystko mają Stany i tak dalej, bo ani za tym nigdy nie podążałam. Ani też myślę, że ciężko jest coś takiego skomplikowanego zrozumieć gdzieś tam tylko poczytając jakieś rzeczy w muzeum, ale to, co mnie uderza osobiście, to to, że w momencie, kiedy powstała ta granica między Koreą Północną a Południową, powstała ona w taki sposób, że po prostu jakby odcięli w pewnym momencie, zrobili linię, odcięli jedną fizyczną część, geograficzną część od drugiej. Teraz wyobraźcie sobie, że mieszkacie, nie wiem, część z was gdzieś tam w miastach, część z was gdzieś tam na wsiach. Powiedzmy, że płynie sobie jakaś rzeka przez wasze miasto i nagle jednego dnia jesteście odcięci. Jeżeli macie rodzinę w tej drugiej części miasta, to nie możecie już się z nią nigdy w życiu spotkać, bo po prostu no, jest zakaz, tak? I nie ma szans, żeby się przedostać na tą drugą stronę. Więc mnóstwo rodzin zostało rozdzielonych. No i myślę, że to jest takie strasznie smutne, że już nigdy więcej się nie zobaczą, albo ci, którzy próbują, no to często też jakby tracą swoje życie przez to. Więc patrząc na to z punktu widzenia cywila, no to to była na pewno straszna tragedia dla wielu, wielu rodzin. I do tej pory wydaje mi się, że mimo tego, że minęło już kilkadziesiąt lat, ci ludzie jakby pewnie nie do końca chcą się pogodzić z tym, że nigdy więcej nie spotkają swojej rodziny. Chociaż też słyszeliśmy, że jeżeli zapytać Koreańczyków, czy chcieliby, to jest z południa, czy chcieliby się połączyć z Koreą Północną, czy nie, to podobno właśnie te starsze pokolenia mówią, że tak, bo właśnie wierzą w to, że jeszcze mogliby spotkać się ze swoimi bliskimi. A młodsze pokolenie mówi, że niekoniecznie, bo byłoby to dla nich niekorzystne ekonomicznie zwyczajnie, więc oni już nie mają tej więzi, bo nie znają nikogo z tych swoich rodzin. Bardziej ich rodzice, czy nawet dziadkowie. Zastanawiamy się z Dominikiem, czy wybrać się do strefy zdemilitaryzowanej, tak zwanego DMZ. Tutaj na granicy jest to właśnie na granicy między Koreą Północną a Południową. Podjęliśmy jeszcze decyzji, ale jakby po tej wizycie w Muzeum Wojny wydaje mi się, że mogłoby to być dość ciekawe doświadczenie, pomimo tego, że i tak pewnie nie do końca będziemy to przeżywać w taki sposób, w jaki przeżywałaby to osoba, która mieszka właśnie tutaj w Korei Południowej. Patrząc na nagrania z właśnie momentów, gdzie Koreańczycy z Korei Południowej mogli podejść do linii, do tej granicy, no oni się tam mega wzruszają i jakby dla nich to jest niepojęte, zresztą dla mnie też, że jest sobie granica i oni po prostu nie mogą jej przekroczyć, pomimo tego, że no są Koreańczykami tak samo jak ci, którzy mieszkają na północy kraju. Także emocje, które wzbudza to miejsce, myślę, że są ogromne, szczególnie właśnie dla Koreańczyków, czego my pewnie nie do końca będziemy w stanie pojąć i zrozumieć. Ale samo miejsce jest bardzo interesujące już tutaj w muzeum, jakby oglądając różne klipy, które gdzieś tam na ekranach są wyświetlane. Jest to naprawdę bardzo fajnie zorganizowane i przekazane, także wywołuje sporo emocji. Myślę, że warto poczytać, posłuchać, zobaczyć. Zdecydowaliśmy się wybrać jednak na najbardziej strzeżoną granicę na świecie i chyba najbardziej turystyczną, jaką w życiu widzieliśmy. Masa turystów. Co jednak najważniejsze, na początku łapie oko, to ilość propagandy, czyli piękne pola ryżowe, nowoczesne traktory. Wszystko to, aby kusić mieszkańców północy do ucieczki na południe. My wykupiliśmy sobie wycieczkę za 150 zł, która była trochę bardziej uboższą wersją niż planowaliśmy. Nie mogliśmy się dostać do tak zwanego niebieskiego pokoju, który znajduje się już na samej granicy, ponieważ na ten czas Korea Północna urządziła sobie testy rakiet, przez co powstało napięcie między państwami. Co jeszcze przykuło naszą uwagę, to rysunki, flagi, proporczyki, wszystko jako symbole pojednania Korei Północnej i Południowej. Jednak nie można też zapomnieć, że kiedyś toczyła się między nimi wojna i takim właśnie symbolem tej wojny jest ten podziurawiony pociąg.
Głównym punktem każdej wycieczki jest taras widokowy, gdzie można zerknąć przez lunety na Koreę Północną. Co od razu widać, to miasto widmo. Nazywa się ono Gyeongtaek, które pewnie źle wymawiam. Jednak to miasto zostało zbudowane przez Koreę Północną jako symbol takiej propagandy i symbol miodem i mlekiem płynącego bogactwa. To miasto miało przykuć uwagę Koreańczyków z południa, aby ci uciekali na północ. Coś taki odpowiednik tych pól ryżowych, które wcześniej mijaliśmy. Propaganda Korei Północnej poniosła klęskę, a my tylko widzieliśmy tak naprawdę jednego człowieka, starca prowadzącego rower. Największym symbolem, jaki tu znajdziecie, inicjatywy pojednania ze strony południa ku północy, jest ten oto dworzec. Został on ufundowany przez mieszkańców i jest już w pełni ukończony, gotowy do tego, aby przyjmować pociągi z północy. I wszystko byłoby super, gdyby na przykład nieturystyczne nastawienie, czyli chociażby kupno bryloczka w kształcie broni, którą zabijano Koreańczyków z północy. Gdyby mi w Niemczech wciskano bryloczek z MP40, którym mordowano Polaków, myślę, że sprzedawca dostałby w łeb. Co nam jeszcze dodatkowo się nie podobało, to nastawienie turystyczne, gdzie wszyscy wypowiadali się o Korei Północnej jako jakichś obcych, używając słów ci, oni, potwory, spójrz im w oczy. Podsumowując, warto było pojechać, choć wróciliśmy z takim trochę niesmakiem, wrażeniem, że jest tam straszna komercja i takie tworzenie przekonania, że my jesteśmy zajebiści, a północ to zło. Seul jest stolicą Korei Południowej. Mieszka tutaj blisko 11 milionów ludzi, czyli zagęszczenie jest tak duże, że jest ich dwa razy więcej na kilometr kwadratowy niż w Nowym Jorku. Seul także jest jedną z najbardziej rozwiniętych technologicznie metropolii na świecie, a co za tym idzie, znajduje się tu mnóstwo głównych siedzib wielu znanych firm. Są tu także sklepy, gdzie nie ma obsługi klienta. Pierwszy sklep, który jest w pełni zautomatyzowany, nie ma tu żadnej obsługi, jest to Lab 101. Sklep z jeansami, który aktualnie się chyba wyprzedaje, ponieważ wszystko tutaj jest na promocjach. Nie zmienia to faktu, że te 300 będzie trzeba zapłacić za parę jeansów. Jest to ciekawe, ponieważ aby wejść do tego sklepu, chociaż my trafiliśmy na otwarte, na początku przy drzwiach znajduje się czytnik kart kredytowych i żeby po prostu dostać się do sklepu, przytykacie kartę, drzwi się otwierają, wchodzicie, wybieracie spodnie, dokonujecie zakupu przy pomocy panelu. Jeżeli coś się stanie i będzie brakowało czy rozmiaru, czy zwroty, czy problemy z kartą, tutaj gdzieś na zapleczu wciąż jest jedna osoba, gdzie można wezwać ją po prostu przyciskając przycisk i ona będzie waszą asystą przy zakupie. Ale ciekawe. Byliśmy zbyt leniwi, żeby odwiedzić więcej tych sklepów, więc uznaliśmy, że wybierzemy się na wieczorne zakupy. Jak się szybko miało okazać, to są bardziej nocne zakupy. Dosłownie nocne.
Niewątpliwie jedną z atrakcji w Seulu jest nocny shopping. Dla wszystkich, którzy nie zdążyli tego zrobić w ciągu dnia, jest to idealny pomysł na to, żeby nadgonić wieczorem. Miejsca tutaj są pootwierane między 10 wieczorem, tak, wieczorem, a 6 po południu następnego dnia. Niektóre są otwarte tylko i wyłącznie w nocy i największe przyceny właśnie są w godzinach nocnych. Także musieliśmy spróbować, zobaczyć, co tutaj możemy wynaleźć. Aktualnie przechodzimy przez już kolejny, drugi pasaż, gdzie dominują czapki, kapelusze, parasolki, rękawiczki, chusty i inne gadżety. Jest tego naprawdę mnóstwo. Ja nie wiem, jak oni tutaj mogą robić jakiś biznes na tym, bo każdy zdaje się mieć zupełnie to samo. No ale widocznie jakoś to musi funkcjonować, że jednak tutaj tyle tego jest. Sami zobaczcie. Koreańczycy uwielbiają skarpetki, więc jest tutaj ich mnóstwo, kolorowe, z Baracką Obamą, z Trumpem, z Pokemonami, z czymkolwiek jeszcze potrzebujecie i kosztują tylko 3,25 za parę złotego, czyli 1000 wonów. Więc namawiam Dominika, żebyśmy też znaleźli jakieś skarpetki dla niego, bo niestety musiały się pozbyć kilku par, prawda? Prawda. Przecierają się w podróży, trzeba było je wyeliminować. Więc polujemy na skarpetki dla Dominika. Jak się czujesz? Dziwnie. Po raz pierwszy ubieram coś tradycyjnego. Nawet chyba nigdy nie ubierałam polskiego stroju tradycyjnego, także... Ciekawe uczucie. Ale jest bardzo lekki i myślę, że mogłabym tam jeszcze schować jakieś snaki na potem. Jestem fancy, tak? You're sexy and you know it. Ale pięknie dzisiaj wyglądamy. Tak odświętnie, po nawet koreańsku. Zobaczcie, mam swoją torebkę. Ładnie, nie? Wypożyczyliśmy hanboki, żeby zrobić sobie sesję fotograficzną. I była tak naprawdę zwieńczeniem tego absurdalnie nieudanego dzisiaj dnia. Nie tyle nieudanego, co zakręconego, bo wszystkie wycieczki, które sobie zaplanowaliśmy na zwiedzanie poszczególnych atrakcji, okazały się trochę w innych godzinach niż nam się wydawało, że są. Mm-hmm. I w końcu jeździliśmy po Seulu w tej z powrotem, ale zabawa z aparatem i hanbokami była całkiem przednia. Mamy piękne zdjęcia, które możecie zobaczyć na Instagramie. A ile taka impreza kosztuje? Za dużo. To jest facet, więc wszystko dla niego jest za dużo. Zapłaciliśmy około 50 zł za osobę, za wypożyczenie stroju. Dodatkowo mogliśmy dorzucić jeszcze 3000 wonów, czyli 12 zł. Niecałe 10 zł. 10 zł za kapelusz, ale z niego zrezygnowaliśmy. A, no sama obsługa, jak wszędzie. Marketing, jeszcze raz marketing i to taki naciągany. Pani nie powiedziała nam, ile kosztuje to całe wypożyczenie sprzętu, tylko powiedziała nam, że najpierw ubierzcie, a potem będziecie płacić. No i na drzwiach, na szyldach, na całym budynku było napisane 7,5 tysiąca wonów, ale to były stroje dla dzieci. Dla nas były za 15 i to już po przecenie 50%, czyli normalnie rzekomo jedna godzina takiego wypożyczenia stroju kosztuje 28 tysięcy, my płaciliśmy 14 za godzinę albo 15 za dwie. Wzięliśmy dwie godziny, żeby mieć swobodnie wystarczającą ilość czasu, żeby sobie tutaj połazić. Dodatkowy benefit jest taki, że te stroje pozwalają wam za darmo wejść do pałacu, który kosztuje 3000 wonów. 10 zł.
O tyle, o ile architektonicznie bardzo mi Korea Południowa przypadła do gustu. Uwielbiam te ich budowle, czy to pałace, czy świątynie. Dominuje tutaj kolor turkusowy, czyli mój ulubiony. Ale szczerze wam powiem, że po odwiedzeniu kolejnej jest to z lekka nudne. Nie ma tutaj za bardzo opisów jakichś konkretnych, co tutaj się działo. Nie ma za bardzo możliwości wejścia gdzieś do środka, tylko chodzicie po takich pustych placach. I to jest fajne właśnie miejsce, jeżeli chodzi o zrobienie sobie świetnych fotografii. Natomiast jeżeli chodzi o samo zwiedzanie, to no raz, dwa razy max. Tyle o ile zabawa z hanbokami bardzo nam się podobała, to nie polecamy tego miejsca, z którego my je braliśmy, bo generalnie, tak jak w Ryanairze, jest dużo ukrytych kosztów. Tutaj nawet napisali, że woda nie jest za darmo, więc to jest takie trochę, no niefajne mi się wydaje. Okej, niech nie jest za darmo, no ale nie trzeba tego tak, nie wiem, pisać o tym. No i do tego właśnie te ceny są bardzo zmylne. 7,5 tysiąca na ścianie wchodzisz i się okazuje, że to jest 15 tysięcy już po 50% obniżce. Także no, niefajnie, jeżeli chodzi o marketing. Ja się uśmiecham do kamery, bo muszę. W ogóle kto wymyślił takie głupie hasło, bo chcieć to, bo... Yeah, totally agree.